Młody. Młody. Ale nie gniewaj się. Co znowu na dworzu siedzisz? Jedziemy? Kurwa, jakiś mój do ciebie dzwoni. Kurwa, czekaj. Bo jak nie, to zdań mu przyjemnie. Ja pierd... Halo. Nie no, mnie dziś nie będzie. Młodego mam u siebie. To później przyzwoń, okej, okay, dobra. Chcesz posiedzieć jeszcze? To posiedź jeszcze. Ja przygotuję rzeczy kilka, okej? Okay? Jak będziemy jechać, to już wyciszę telefon, ja tylko z pracy czekam po prostu SMS-a, wiesz co? Marcina muszę zastąpić. Strasznie dużo SMS-ów dostaję dziwnych ostatnio. Ty, a ty wysyłałeś na top model SMS-a z telefonu mojego? Ja ci mówiłem, żeś tak nie robił. Ty wiesz, jak to trzeba odkręcać potem? Kurwa, no. Wysyłałeś SMS-a? Się w zeznaniach gubisz, młody. Nie? Nie, tato. Okej. Okay. Wiesz, ja nie jest przeciwko, nie? Tylko po prostu, żeś mi dał wcześniej znać. Bo to naprawdę może dużo pieniędzy z konta zejść wtedy. No przecież wysyłałeś, dostałem, zobacz. Normalnie tutaj masz. Po prostu mnie nie okłamuj. I tyle. Się rozumiem. Chodź, chcesz pomóc pakować do środka? Chodź do środka, pójdziemy.
Ty te żyrafy to ty bierzesz, czy nie? Nie za stary jesteś na takie rzeczy. Nie, tak, biorę. Ja ci ją położę tutaj. Ja muszę jedno, ja jeszcze jedną rzecz na telefonie sprawdzić muszę, dobrze? Już kupę? To chodźcie na wychodek wezmę. Ale chcesz na wychodek, bo ty nie chcesz na wychodek. Do wiadra chcesz, czy na wychodek chcesz? Bo ja tu wiadro mam. No łazienkę robię, no po prostu mi nie starczyło, żeby wykończyć, no. Wiadro? Dobra. Chodźcie, posadzę. Ale nogi podnieś, bo tu jest ta rączka, żeś ci noga nie wpadła do środka, bo ja myć nie będę tego potem. Zjarany? A skąd takie słowa znasz? Ja wyjdę. Już? Już? Ręce umyj jeszcze, chodź. No. Rączkę wystaw. Papier, papier, Boże, papier, czekaj, już szukam, już. Papier. Ty, ja nie wiem. Młody, czekaj chwilę, poczekaj. Ja ci znajdę papier, czekaj. Kurwa, ma. Nie umyjesz sobie? Wiesz, że jak tata był mały, to musiał sam, to musiał myć sobie. Nie było tak, że papier toaletowy zawsze w domu był.
Od cioci pozdrowienia masz. Do mamy jutro jedziesz. Światło ci włączę. Chcesz tę żyrafę? Chcesz tę żyrafę? Która ciocia? Cioci Elizy. Od której cioci? Nie od cioci Gosi. Cioci Gosi już nie ma. Poczekaj chwilę. No. Kurwa, Eliska, no. Nie, no. Kurwa, to kolega wysyłał. Co ty pierdolisz w ogóle? Kurwa, ja dzieciaka dzisiaj mam. Ty pierdolisz, że ja przyjeżdżał teraz. To kurwa spierdalaj. Nie, jak... Co? No. No i kopa w dupę. No, dobra, wiesz co? Umyłeś już tą dupę, czy nie? A czemu słyszy... Słuchaj, jak tata rozmawia, to nie podsłuchuj. Bo tata rozmawia z dorosłymi. Chodź, auto spakujemy. Chcesz sobie na stole usiąść? To ja popakuję nas po prostu. Jakbyś mi później mógł przy telefonie wziąć zablokować, żeby mi SMS-y nie przychodziły z nieznanego numeru. Mógłbyś mi potem tak zrobić? Bo ty to się znasz lepiej na tym niż ja. Okej, dobrze. Wiesz, że cioci... Wiesz co, porozmawiać z tobą muszę. 5 lat masz. Ja wiem, ja już pamiętam teraz. Nie musisz mi przypominać. Przecież bym nie zapomniał, ile lat syn mój ma. Młody, wiesz co... Nie będziemy do cioci Elizy jechać, wiesz? Ale nad morze możemy pojechać i tak, bo tam możemy jakiś pokój wynająć. Czemu? No nie możemy jechać po prostu. Czasem dobrzy ludzie robią złe rzeczy.
Po prostu czasem ludzie się nie dogadują. Tak jak tata się z mamą nie mógł dogadać. Ciocią Elizą też. Tak po prostu czasem jest. Kurwa mać! Kurwa jakiś mój do ciebie dzwoni szefie. Marcin, kurwa, gdzie radio? Ja nad morze, kurwa, jadę bez radia? Z tym szczylem małym, kurwa, 200 km bez radia, żartujesz sobie? Miałeś, kurwa, przepiąć potem, jak... Tak? Szczyl? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Szczylem to jest... Szczylem... Szczyl mówisz do osoby, którą kochasz. Jak kogoś bardzo kochasz, to jest dla ciebie szczylem. Jeśli ktoś kogoś bardzo kocha, nazywa się szczylem. Ja cię też, synek, kocham. Czy mama jest szczylem? Bo ja chcę, żebyś wiedział, że mama zawsze będzie dla mnie szczylem. Dobrze? Żebyś to pamiętał, chcę, żebyś wiedział. Oleju mamy dużo, bo tu 5 litra oleju wejdzie, a mamy 2,5 litra, więc jest dobrze. Ty nie musisz mamie nic mówić, nie musisz mamie nic mówić. Ale ja, synek, jakby mama kiedyś była na przykład samotna... Oponę mamy. Ja ci fotel przyniosę, co? Krzesełko, co ty lubisz. Wujek Kuba jest moim bratem. I on też jest szczylem dla mnie. Też tęsknię. No szkoda, że w Finlandii. Ale wróci kiedyś. Młody, ja ci wezmę ten stołek, co ty lubisz. Ja ci go włożę do tyłu, to będziesz mógł sobie później, jakbyś chciał sobie usiąść na plaży na przykład, to możesz sobie później na ten stołek usiąść. Go włożyć muszę. Żyrafę? Ja zaraz żyrafę ci przyniosę, ty się nie ma. Nie, ja nie zapomniałem o żyrafie. Ja nie zapomniałem o żyrafie, bym nie zapomniał o żyrafie nigdy. Gdzie jest ta żyrafa pierdolona? Mam ją, chodź. Ja ci ją włożę tam z tyłu na ten, dobra?
Tu ją położę ci na razie. Pierdolona to jest inne słowo na szczyl. Ale ty musisz, ty nie, ja wiem, tak jak mamusię kochasz, to ty nie powtarzaj tych słów przy niej, bo to jest takie słowa, co tylko tata z synem mogą mówić. Widzisz, mój tata też na mnie mówił, mówił szczyl, mówił pierdolony. A to jest oznaka miłości, po prostu to trzeba, czasem po prostu trzeba dystansu, żeby to zauważyć. Ale ten kołpak taki zardzewiały jest, a to wymieniani śmieli. Ale nie mów też tak za dużo, dobrze? A jak będziemy przy jakichś obcych ludziach, to też tak nie mów, a już szczególnie jak do tatusia, żeś tak nie mówił, dobrze? Przy ludziach jakichś, bo później problemy mogą być. Ty no kur... te SMS-y to cały czas... Co tu wziąć jeszcze? Jedziemy chyba, co? Zaraz, bo to... Otworzę tylko. Jeszcze w piwnicy sprawdzę, czegoś nie wzór. Co tato? No idę, idę. Co tato? Musiałem postawić. Co, co, co? No co? Aviomarin. A to by ci... O, tabletkę ci ten. Czekaj, bo mama mi dawała. Ty, to gdzie masz te swoje? A ty wziąłeś te swoje... Marcin, gdzie ta twoja torba czerwona z dworca? Ty wziąłeś torbę czerwoną z dworca swoją? Co leki swoje miałeś od mamy? Jak ja miałem? To twoja torba. Ty miałeś... Nie brałeś. Ty, a te, ten aviomarin to jest na receptę, czy nie jest? Bo jak nie jest na receptę, to ja ci to, to możemy to kupić po drodze i ten, po prostu na stacji jakieś, a jak na receptę, no to 30 minut plus telefon wykonam tylko, okej? Okay? Nie jest, to ja ci kupię, to ja ci kupię na ten, ty się nie martw. Ale słuchaj, to będziemy tak, ja będę bardzo spokojnie jechał, bo tata już bardzo spokojnie jeździ. Ja nie wiem, czy ja tu wziąć coś jeszcze, nie wziąłem wszystkiego. Olej to ja wezmę, może wiesz co, ja do oleju sobie tylko doleję, dobra? To potrzebna ta recepta, czy nie jest potrzebna? Kurwa mać, przepraszam, kurde mol. Mi się olej wylewa. To tu się wlewa, ty. Ja ty... Chcę, o, chcesz silnik zobaczyć, chcesz silnik zobaczyć? Chcesz silnik zobaczyć? Chodź ci silnik pokażę, chodź. Chodź młody. Chodź cię przesadzę, chodź. To jest silnik. I tu się teraz tak, tu masz olej. I olej, silnik, żeby pracował dobrze, to trzeba oleju dolać. I teraz jest full, na full, na full, teraz pełen jest. A mogę tam wejść? A gdzie do silnika wejść? Chodź do auta, ja już się do auta wezmę, chodź. Chodź, wejdziemy sobie, chodź. Ci tu miejsce zrobię. Ten stojek się nie mieści, ja myślałem, że my większe auto dzisiaj będziemy mieli, no ale... Ale tylko takie mi pożyczył, kurwa, Marcin. Przepraszam, kurde, Marcin. Szczyl, on jest strasznym szczylem. A to jest dobry człowiek w gruncie. Klapa, jaka klapa? A klapę zamknąć? No, a ty się uczysz szybko, ty młody się szybko uczysz. Tak, pierdolony szczyl, ale nie mów. Przy Marcinie, jak z Marcina spotkamy, to nie mów, dobra? Chodź, cię na siedełko przyniosę. Chodź. Ci tu wsadzę. Tu jest ciężko, bo tutaj jest za mało, wiesz co, tych. Jakby tu siedzeń było więcej, to by łatwiej było, ale tu jest mało siedzeń. To ciężko jest po prostu wsiąść. Okej?
Cię zapnę. Wygodnie? Ci żyrafkę podam, chodź. Masz. Z przodu. Jak z przodu? Z przodu nie możesz, bo ja nie mogę cię z przodu. Jak ostatnio z przodu jechałem, ja cię przewiózł z przodu, ale to jest po prostu, wiesz co, teraz to jest nielegalne, że z przodu dziecko jechało. Ty masz zresztą siodełko, siedzisko dla dziecka. To nie mogę cię tak po prostu tutaj wziąć. Idziemy, co? Chyba. Paliwo ma? Dobra. Co, tato? Co chcesz? Siku jak... Gdzie siku? Teraz siku? A przed chwilą byłeś? Chodź tutaj. W krzaki sikaj. Krzaki sikaj, chodź, ja też się ten, ja też, patrz. Wstydzę, nie. A gdzie ty, no chodź. To do wychodka, co? Chodź do wychodka, pójdziemy. Ja cię do wychodka wezmę. I teraz sikaj. Tutaj. Tomka? Gdzie u Tomka? U kolei? Ty wiesz, jak daleko Tomek jest? Do Płocka chcesz na kupę jechać? No patrzę, patrzę. Nie. Co odechciało? To ja cię zostawię, okej, to ja poczekaj. To ja się przejdę, ja się przejdę tylko. Kurwa, jakiś mój do ciebie dzwoni, szefie. No ale... Zaraz wyjeżdżamy. Zmęczony jestem strasznie, wiesz co, taki tydzień miałem okropny. No. Ty mi musisz później pokazać, tam trzeba zrobić. Bo już kurwa nie nadążam po prostu z tą robotą teraz jeszcze. A jak jeszcze teraz weekend z dzieciakiem miałem. No. No. Co? Gdzie osa? Osa? Gdzie? Siu! Psik! 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 Siu! Siu! Psik! Psik! Poleciała? Poleciała, gdzie jest? Poleciała? Poleciała? Poleciała, to chodź, idziemy już. Chodź, ja cię do auta zabiorę. A ty w przedszkolu, jak ty, to cię przedszkolanka tam musi do łazienki, no ten przyprowadzać, czy ty sam sobie potrafisz już? Czy po prostu chcesz, żeby tata ci pomagał tutaj? Wsiadaj tutaj z tyłu. Siedzisz dobrze? Sam. No i super.
Bardzo dobrze. To jedziemy teraz. Dobramy na stacji, się zatrzymamy jakieś to. Ty, a co tam się stało? Ty zobacz! Zobacz, 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 zobacz. Wypadek jakiś chyba był, zobacz, tutaj. Jaka stłuczka. Karambol. Widziałeś? Poczekasz tutaj, ja podejdę, ty zobaczysz, że tam czy przypadkiem komuś pomóc nie trzeba. Kurwa mać! Trzymaj się! Trzymaj się, trzymaj się! Poradzą sobie tam. Nic się ten, nie martw się, trzymaj. Kurwa! Jak ty miota! Spokojnie, nie bój się, nie bój się, nie bój się, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Dobra. Już, 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 spokojnie, już, już, już nic, już nic nie ma, już nie ma, już nie ma, spokojnie. Co żyrafa? 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 O kurwa, ty żyrafa, czekaj. Bo tu ci spadła gdzieś za... Czekaj. Ją wezmę. O, ty trzymam ją. Tu masz, tu masz, tu masz, ci położę. Czekaj, bo ja tu muszę. Trzymaj. O. Ustanę może. Ty, ale pamiętaj, że tak nie robisz nigdy jak ja robię teraz. Po prostu tatuś ma doświadczenie, on jeździ wolno, szybko, ale bezpiecznie. Ale jak będziesz się uczył dopiero jeździć, mam nadzieję, że... Że też będziesz jak tata kierowcą. Radio. No nie mamy radia. A, bo ja ci nie mówiłem, że ten. No jakoś sobie poradzimy potem, bo w tej chwili radia nie ma. O, ty! Mama przy tobie pali, czy nie pali? Pali przy tobie mama? McDonald? Jak dojedziemy, to możemy pod ten, ale to za chwilę, bo to jeszcze chwila, dopiero co ruszyliśmy. A ty jadłeś w domu? Ty jadłeś w domu. Bo ja miałem kiełbasy w lodówce, ty wziąłeś sobie te kiełbasy, czy nie wziąłeś sobie? Nie wziąłeś sobie. Dostąpiłem do tego McDonalda. Już wracać nie będę. Zobacz jakie auto tutaj. Zobacz jakie auto tutaj. To jest taki... Są takie, jak są takie amerykańskie auta. Zobacz jakie tutaj. Takie tutaj z tym, z takim z tyłu, takie jak te, jak skrzydła ma. Cieszysz się? A fajnie, co? Daj sobie wyjechać na wycieczkę z tatą, nie? Chcę pojechać na wycieczkę z tatą wreszcie. Czy daleko jest? No jeszcze chwilę do przejechania mamy, ale to nie jest prob... To nie jest jakoś tak super daleko. Ale to też z tatą jedziesz, to wiesz. To nie ma chyba takiego strachu, nie? Czy jest strach? Nie ma strachu chyba, co? Śpiewaj, a co ci zaśpiewać? A jaką piosenkę chcesz? Ja ci zaśpiewam. Wiesz, że, a wiesz, że ta takiej śpiewał. Wiesz, że ta takiej śpiewał. Powiedział te, ksiądz na tym, na komunii. O kur... Dobrze wszystko? Przepraszam. Czekaj, bo tu... Whew.
Co to było? Czekaj, bo tu muszę światła włączyć. Jak tu się światła włącza? O! Haha, te długie muszę. Dobra, włączone są. Myslowic? A ty wiesz, że z Arturem Rojkiem to ja byłem w klasie wspólnie? A skąd ty Myslowic znasz? A to nie jest muzyka za poważna dla ciebie? To jest raczej takie, że... Tam jest, że takie poważne tematy są. Mama słucha, wujek puszcza. A jaki wujek? Wujek Kuba? Kiedy z nim kiedy on Myslowic puszcza, jak on w Finlandii teraz? O kurwa, uważaj, uważaj! Ty widziałeś, zobacz co zrobił, co zrobił, co zrobił, pacan! Co zrobił? Co zrobił? Pacan! Pacan, zobacz! Przykręcił lusterko całe. A nie mów pacan. Nie wolno tak mówić. Ty zobacz jaki autobus, widzisz? A jaki autobus zacz? Wyprzedzimy, patrz, zobacz, wyprzedzimy i teraz patrz, tutaj teraz ta w... Cholera! Ty się młody nie martw, ja tu po prostu muszę... Tylko...
Cholera. Młody? Młody. O, cholera. Ty, ale walnął cię czy nie? Ale mi głowa boli. Czekaj, muszę się... Nie, wszystko dobrze jest. Jadę. Ty chcesz jechać? Chcesz usiąść przy tym? Przy mnie? Ale nie boisz się już. Ja też się kocham, mały, młody. Naprawdę, przepraszam cię. Się straszyłem trochę. A chcesz ty usiąść tutaj przy mnie? Chodź, ci przesadzę tutaj. Bo tu na tym siedzeniu to będziesz mógł. O. Tu dobrze? I teraz możesz udawać, że ty autem kierujesz. Fajne, nie? Synek, ale ja żyję, nie musisz się modlić za mnie. Synek, nie martw się, naprawdę. Nie, ja wszystko w porządku już jest. Się nie bój, wszystko okej. Dobra, zaraz mi się to odpali. Zobacz, jakie auto przejeżdża. Widzisz autobus? Tutaj jeżdżą autobusy. Co? A, żyrafa, już ci daję, przepraszam, tu ci sięgam. A gdzie jest ta żyrafa? Tu jest. Masz. Tu ci opo... Tu ci jakoś położę, żeby tutaj było, bo... Ciężko jest ją postawić. Tu będzie, okej? Okay? Tu żyrafa przy tobie jest. Tu masz na, sobie na ten. Na kolankach ci położę, dobrze? Dobrze? Na kolankach ci położę tutaj. Dobra? Bucha. Jak bucha? Co ty bucha? Skąd ty takie słowa znasz? Nie gadaj takich rzeczy nawet. Bucha. Wujeku. Będę musiał z wujkiem Kubą porozmawiać. Tu się zapkało czy coś? A, dobra, bo ja tutaj. Ile razy ci mówiłem? Po prostu nie używaj takiego języka. Później jest tak, słuchaj, później jest tak. Ciężko jest pracę znaleźć. Tak? Ludzie cię nie szanują. Wujek Kuba, zanim do Finlandii wyjechał, to on cały czas takie rzeczy mówił. Że musiał z kraju wyjechać. Przez to, że przeklinał. Bo jakby nie przeklinał, to by zupełnie inaczej się wszystko potoczyło. Siku. Znów siku? Ile ty już? 5 lat masz? To byś większy... No dobrze. To siku pójdziemy. Cię wystawię. Tutaj możesz. Na oponę możesz prosto, bo to i tak już zardzewiałe jest. Czekaj, bo teraz auto jedzie.
Przejechał, dobra, możesz teraz. Teraz możesz. Już? A przepraszam, już? Powiedz, czy już? Bo ja respektuję twoją prywatność, syn. Strasznie dziwne SMS-y dostaję już. Ty, a co to znaczy? Już? To zobacz, jak się, co to jest, co to znaczy? Tata szerszej, co to jest? Co to jest? Skąd taki SMS? Wirus? A skąd takiego wirusa jak można mieć? Że taki wirus się zrobił. Dobra. Siadaj, porozmawiamy zaraz. Mi się nie podoba, że ja takie wirusy mam na telefonie. Potem. Dobra. Wujka? Porno? Co ty gadasz? A to wszystko z tego top model? Bo tam Oscar. No tak, Oscar. Twoje imię. Bardzo ładne zresztą. Ty wiesz, że ja wybrałem? Ja wybrałem Oscar. No, jak córeczka miała być, to Oliwia będzie, a jak chłopczyk, to Oskar. No i był chłopczyk. Ja się cieszę. Ja chciałem chłopczyka. Ja to chłopczyka chciałem, zawsze chciałem chłopczyka mieć. Wiesz, synka takiego, żeby później właśnie, żeby mu dać tego, czego ja nie miałem, nie? Jedziemy, bo to... Cholera jasna! Nie, coś nie tak z tym autem jest, ja muszę sprawdzić, poczekaj chwilę. Czy tu opona jest jakaś coś... Czekaj. O kurwa. Limong. Limong? A co to znaczy limong? Co to znaczy? Co to jest limong? Dobra, wszystko chyba działa już, bo tu... Jedziemy dalej. W prawo czy w lewo teraz? Bo jak ja zakręciłem, to chyba trzeba tam. Bo jak są po prawej stronie słupy, to po lewej... To po lewej my jedziemy w... Okej, dobra, to my jedziemy tam. Jeszcze patrzę, czy auto nie jedzie. Materac? Ty materacji śpiewasz. A to też takie z internetu chyba znasz, co? Ty wiesz, że jak tatuś mały był, to internetu nie było. Kurde, trzęsie na tych drogach. Słońce mocniej świeci. O cholera! Po
Czekaj, bo się skupić mogę, ja nie mogę śpiewać podczas jazdy. Myślisz, że po co radio wynaleźli? To... Ty możesz zaśpiewać, ty pośpiewaj. Ty, ale... Już, ale ty się... Po prostu też... Spokojnie. Spokojnie, 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 spokojnie. Wszystko manewr tutaj jest kompletnie pod kontrolą. Po prostu później nie mów mamie o tym. I będzie dobrze. Słońce mocniej świeci. Podejdź do mnie teraz. Wita cześć jak leci. Chodźmy na materac. Słońce mocniej świeci. Ty daleko od tej stacji, ja myślałem, że to wcześniej będzie. A cię nie trzęsie jakoś za bardzo? Bez tego tego? Od leka? Bez leka? A zobacz sobie tutaj, patrz. Zobacz sobie tutaj, patrz. O, czekaj, bo tu. Weź wciśnij sobie ten przycisk tutaj. O cholera. Ten, no nadal mam te SMS-y wszystkie. Chodź. Wciśnij ten przycisk tutaj. Wciśnij. Fajne, nie? Fajne, fajne. A wujek Jędrzej to do was przychodzi jeszcze? Ja nie piłem. Oskar, ja nie piłem, ja nie piję, ja od 5 lat nie piję. Ja od 5 lat nie piję. Co, czujesz coś? Ty byś nie poznał nawet. O kurwa. O. Puste jest chyba. Sprawdzę tylko. Nie. O, hej, hej, czekaj, hej! Hej, hej! Stój, hej! Hej, ja z dzieckiem jestem, utknąłem! Chuju!
Hej, czekaj, hej, hej, hej! Czekaj, czekaj, czekaj! Stój, stój, stój! 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 Czekaj! Stój, kurwa! Kurwa, jakiś mój do ciebie dzwoni, szefie. Kurwa, co chcesz? Kurwa! Jadę już, jadę już! Tego kurwa chcesz? Tak? Chuju zafajdany, wyskakuj kurwa! I co kurwa? No! Poczekaj, Oskar, bo jak się musi zastać. Co to jest? Co to kurwa jest? Co to jest? Co to jest? Kurwa! Co to jest? Oskar! Oskar! Trzymaj! Trzymaj, Oskar! Kurwa! Kurwa mać! Ty! Jak to trzęsie! Spokojnie, 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 spokojnie. Czekaj, czekaj. O, słuchaj. Cię muzykę włączę, poczekaj, kurwa. Poczekaj, poczekaj, o Chryste! Chryste, panie. Dobra, ja popchnę auto, popchnę auto. I biegniemy, biegniemy. Na popych musi być. Chodź. Oskar, Oskar! Oskar, stój, zabij spój! Oskar! Oskar, Oskar, Oskar! Czaj, 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 czaj! O! O!
No. A przejażdżka, co? Fajnie. O kurwa. Zgasło światło tutaj. A tu świateł nie ma. Wiesz co? Ja się przespać trzeba. Ci bajkę opowiedzieć może jakoś. Prześpimy się i rano... Rano drogę znajdziemy, ogarniemy, bo teraz jest tak ciemno. Gdzie UFO widzisz? Nie ma UFO, nie coś takiego jak UFO, Oskar. Dawno, dawno temu... Żyli sobie dwaj bracia. Roman i Krzysztof. Zimno. Już, już młody. Chodź, czekaj, poczekaj, poczekaj. Gdzie twoja żyrafa? Potrzymaj żyrafę. Masz. Potrzymaj żyrafę, będzie ci cieplej. Co urodzi? Siku. O czym ty gadasz w ogóle? A skąd ty takie rzeczy wiesz? Przywieczyć się musiałem. A wiesz, że wujek Kuba nie żyje?
Wiesz, że wypadek miał. Finlandii. Wiesz co, bo on tam auto sobie robił. Po prostu on był zawsze taki uważny kierowca, że on szybko, ale bezpiecznie jeździł. I Adaś? No to przecież z Adasiem to oni do pracy pojechali do Finlandii. Nie no, Adaś to żyje. Adaś to tam wypadek za wypadkiem, ale Adaś to się trzyma. Adaś to jest bestia, wiesz co? Wiesz, młody, ja to spać muszę. Młody. Halo. Wstawaj już. Już rano. Z tym autem to coraz po prostu. Jak UFO? To? Młody, to jest po prostu... To jak wygląda jak UFO, ale to jest formacja skalna. Wiesz? A wiesz, że na takiej formacji skalnej to... My z mamą na pikniki chodziliśmy na takie, wiesz? To synek, ja tu obawy mam, bo ja nie wiem, gdzie ja tutaj, czy tu paliwo się, gdzie tu się paliwo wlewa. A pomożesz mi? Chodź. Chodź mi pomożesz. Tym autem pierwszy raz jadę. Od Marcina pożyczone wszystko. Kupę chcesz? To czekaj. To rób teraz. Ja zasłonię, żeby nikt nie patrzył. Nie umrzemy, co ty gadasz? Nie umrzemy. Żywieckim nigdy się złego nic nie dzieje.
Już? O! Czekaj, 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 bo tu trzeba. Ja tu gdzieś miałem. Kurde, chyba papieru nie ma w aucie. Chusteczek też nie widzę. Oskar. Ja nie chcę nic sugerować, ale ty decydujesz. Bo ja papieru nie widzę żadnego. To jest twój wybór. Koszulę? Słuchaj. Masz rękaw. Ale ja nie będę patrzył. Już? O. No. Teraz można jechać. Ja wymienię tą oponę z tyłu, bo to jest już taka. Pamiętaj, Oskar, żeby opon nie wyrzucać w ciczy, nie zostawiać, bo to jest niezdrowe dla środowiska. Ale to jest, sytuacja jest wyjątkowa, więc ja mogę. Też cię kocham, synek. Chodź, chodź. Chodź się przytul, chodź. No, ty myślisz, że ty pięknie pachniesz po podróży? Dobra, chodź. Wsadzimy cię do środka. Ja... O! Nie! Oskar, zrób coś!